to buczo sobie na nogi stawiało od razu, prawda? Ale nie bez żadnego trybu! Twierdza TVP w środku. Oni nazbierali różnych zapasów, mają kanapki na długie oblężenie i tam będą się trzymali jeszcze długo po obaleniu tej władzy. Pan tam do środka? Niech pan tam nie wchodzi. Mówiłem się. Wie pan, twarz ma się tylko jedna. Zna pan to powiedzenie? Pan mnie nie nakrywa. Słucham? Muszę, przepraszam. Więc jest pani w publicznym miejscu, bierze pani w publicznym wydarzeniu. Taki pani los. Taki pani los, proszę pani. Niestety, niestety. Nie musi pani powiedzieć. Czy ktoś będzie coś przemawiał? Nie. Nie. Dobrze. Na tle telewizora powinniśmy. Dzięki. Tutaj, proszę państwa, kwiat opozycji ulicznej. Dlaczego tu jesteście? Gorzów przyjechał specjalnie, żeby zaprotestować. Skąd? Z Gorzowa Wielkopolskiego. Proszę, mamy Gorzów. I z Koszalina. Koszalin, witam Koszalin, bardzo mi miło. Wideo kot, nie ma przedstawiciela w Koszalinie jeszcze. Może ktoś się zda. Kto będzie chciał z nami pracować? Zapraszam. No nie bądź taka skromna. Zapraszam, cześć, witam się. Cześć, zapraszam. Proszę bardzo. Wiem, że państwu jest dobrze w kupce zawsze i czekacie na kogoś, kto będzie przemawiał, ale za cholerę nikt nie będzie przemawiał. Twoje odwrócenie głowy pomaga tym, którzy się dopuszczają zła. Podawajcie to. Ojej. Obojętność w pewnym momencie jest tym samym, co morderstwo. Macie. Coś z mięsem, masz? Z mięsem. Tak, mam o komarze. Mam o komarze, tak. Chcesz komara? Masz komara. Ja mogę żyć. Bo jest dziurze. Nie mam dziurze. Ale jedno tylko. Dobra. Dobrze? Dobra, dobra. Dobra? Co chcecie, tak? Daj twoją winę dla Wojtka. Twoją winę dla Wojtka. Dobrze. Możecie sobie sami produkować. Jest jeszcze kartka, jest marker. Wojtusz! Tak? Dobrze. Słuchajcie, ja nie będę robiła zawodzireja. Zostawię to tutaj. I sobie bierzcie, tak? Cześć. No cześć, Andrzeju, witam cię. Pozdrowieńcie. Mamy Andrzeja Krzysztofowskiego. Na tle dziennik telewizyjny gra. Obojętnie. No tak, pewnie pewnie. TVP że? No niemożliwe! Poznań, witam! Witam serdecznie, cześć Mariusz. Witam cię. Witamy. No cześć, Poznań, puź, witam. Puź, ja to miło, cześć, witam. Cześć, mało, mało. Słuchajcie, na pewno jest. Co? Tu jest to wszystko. Tak, to jest tak. Ale wchodzimy tutaj gdzieś? Ja ci coś powiem, to nie jest wydarzenie, które przyciąga dużo osób. To dla wideokoci, ja robię obywatele Okej, dobrze. Karol. Pozdrowienia.
ogóle nie mogę na nie pójść. Można na taką kolejkę dostać? Ela ma sobie trochę ciekawe, czy ten, że to drugie wejście od placu powstańcy jest płynne. Co tu się stało? Ile państwo słyszą dziennik telewizyjny. Ja przypuszczam, że to nie jest spontaniczne zjawisko i demonstracja spontaniczna, tylko była planowana. Nie wchodzę, a my nie mamy innego miejsca. Stefan, to co ja? Ja nie mogę. No proszę. Będę prosił cię o maluchy. Nawet masz telewizję. Jesteśmy świadomi tego, że niektórzy mogą uważać, że przekaz jest razi ludzi inteligentnych. Uliczka hańby. Ciekawe, kto jeszcze dzisiaj tam wejdzie. Dobra. A legitymacja gdzie? A gdzie legitymacja? Nie, no żartuję. Ale także dzisiaj można było mieć. Lepiej. Hopla. Cześć. Cześć. No, biera się tu, proszę państwa, coraz więcej. Jacek Kurski, natomiast oczywiście cały czas w tle pozostaje figura Jarosława, stąd mi wlasna Jacka, Jarosława K., który jest głównym zleceniodawcą, posiadaczem, właścicielem, akcjonariuszem Kupy Gówna. Państwo protesty odnoszą chyba pewien skutek, bo telewizja ma nową ramówkę, zatrudniła, jak widać, nowe twarze. Tak, są to... Pan Ziemiec... Tak, w miejsce jednych bandziorów, tak, wchodzą drugie zakamuflowane. Znaczy, ja widziałam taką przepiękną twarz, która zastąpi pana Ziemca i to będzie po prostu produkcja Damskiego Gówna. Dziękuję bardzo. Na żywo z przedmachu telewizji Krzysztof z Niemiec, Wiadomości Trwałe. Nie, no, dobra, cięcie. Dobrze, cięcie, idziemy dalej. Dobra. Dawaj Grzegorza, to już wiemy, co? Czekaj. Teraz kamera. Jaką się zbieraj? Narodową. Jedynie słuszną. Jedynie słuszną. Nie, jak jedyna słuszna, tak oczywiście. Głównie zajmujemy się deweloperką, ale... W jakim celu się państwo zbieracie pod marem telewizji? Żeby poprzeć. Żeby poprzeć. Jest to więc poparcie murem za Jarosławem. Tak, tak.
Dla mnie to jest ważne, kto za tym stoi. Ja mówię Kajetan, znasz ty kurwa te adresy na Kajmana, kurwa, no podaj ten kontakt, gdzie tam ta kasa idzie, gdzie te miliony. Żenoda, żenada. No wiesz, jak to jest, od słowa do słowa ludzie się gdzieś poprzykają. Policja osłania telewizję. O, pani też z telewizji? Nie, pani jest gwiazdą telewizji. Niech się pani nie wstydź. Proszę nie bać. Mało się nie zabiła, biedna, naprawdę. O, i pan też z telewizji? Pan też jest gwiazdą. Tak, pan z telewizji? Pan się zajmuje fizyką kwantową. No proszę. Rola rasy, poszedł, telewizor, konkretnie. To jest taka audycja nowa. To są osoby, które zatrudniły się w telewizji teraz, bo są młode i zrobiły to z własnego wyboru. Nikt ich do tego nie zmuszał, mogli zatrudnić się w innym miejscu, są różne uczciwe miejsca pracy i mogli pracować na przykład w jakiejś innej telewizji, albo w przedszkolu, czy wręcz w supermarkecie, ale woleli pracować w telewizji. Pomyślmy sobie, czy to dobrze pracować w telewizji, ponieważ okres teraz pracy w telewizji i stosunkowo wysokie zarobki, stosunkowo oczywiście do kompetencji wysokie, w dalszym ciągu życia osobistego przełożą się raczej na straty. Już nie kuś, tylko Żarek przez telefon rozmawia, bo nie inne negatywne. Wolne media pozdrawiają Wideokot. Dziękujemy bardzo. Spod gmachu telewizji za przeproszeniem publicznej. Dziękujemy. Dziękujemy. Patrzcie. Jeremi Przybora, jak myśli o tym, co tutaj grał, jak grał w swój kabarecik, to się w grobie przewraca. Przewraca się w grobie, dosłownie, naprawdę. Tak, działa się na to. Na to kłamstwo. No, a co tu robi pan Sikorski? O, kolejne telewizory! Pracownicze dziennikarzy! Pracownicze dziennikarzy! Zatrudnicie! Zbyt hańba! Trochę krzyku, taki ogólny polski bałagan. Cześć! No to co? Ludzie przytulają. Może to szatnia? Atmosfera pikniku, powiedziałbym. No w końcu. Tu. Telewizja mnie zabiła. Tylko słowami. A na słowa jesteśmy czworni. My tak. Się spodziewałem, tak? Niestety tamci nie są odporni na te słowa. Czekam, czy tutaj się jeszcze ktoś nie pojawi. Tam ktoś się... Która to godzina? No nie, ja dopiero za 15 minut zacznę wychodzić. Ja mam wychodzić. Tak jest. Przekaz odpowiada, czy coś takiego, kojarzycie? Tak, plus tak, jeszcze coś tam, także... No ma to chyba za to. Nie, jest inne na czwartym. Tak nie przekonają, że biały jest biały, a czarny jest czarny. Thank you.
to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Ale ja też ich rozumiem. Przejdziemy się tam. A na zewnątrz stoją pionki.
małe pieski władzy. Wciśnijcie kolejnego lajka, bo bardzo nam tych lajków tutaj potrzeba. Po prostu bez nich nie jesteśmy w stanie przeżyć. Nie jesteśmy w stanie jeszcze raz, o proszę tak, koniecznie do serduszka, bo bez niego to wyda się gorzej szarpie, prawda? Gorzej ci jest zdecydowanie. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że pan ma podstawę prawną oraz zarządcy budynku. Dlatego, że jeśli nie, to przekroczyliście swoje uprawnienia. Panowie, przepraszam, jaki mają dzisiaj rozkaz dzienny? Nie odzywać się? Tak czysto informacyjnie jedynie. Co? Wykonywać ślepo polecenia? Nie pokazuj pan paluszkiem, bo mamusia nie nauczyła. Zawołaj tego pana. Nie, pan go zawoła. Przeskok swoją, o, tutaj. Nie ma pan zamiaru? A miał pan zamiar szarpać chłopaka? Wystarczyło? Słucham? Nie! Nie, duchy tu zawsze szarpią. Ten szarpał, który szarpał na mnie. Wszyscy panowie biorą udział w tej interwencji. Wszyscy wkroczyli do budynku wbrew prawu. I ten! Proszę mnie opuścić tutaj. Proszę mnie opuścić tutaj. 13 grudnia telewizja została obsadzona przez oddziały wojskowe i też nie można było wejść do środka. Z tego powodu? Jaka podstawa prawna? A co nie to? Ja pan pytam, bo to pan tutaj stójkowego udaje. Słupa jakiegoś. Słupa po prostu. A słupa stąd. Zrobiłem. Jesteś kartotecą. Thank you.
Tak. Co? Bo ja lecę. Co mówisz? Nie wiem, bo ja tam nie wejdę. Ja tam nie wejdę. Wcześniej się zapisałem. No. A co wy robicie potem? Oczywiście to my jesteśmy w gromadzie. Tutaj gdzieś jest hotel, gdzieś nie wiem. No to może byśmy gdzieś usiedli i pogadali potem. Generalnie w hotelu będziemy siedzieć. Ty skończysz przyjść do nas. Okej. Na dole będziemy tam dobra. Na piwku sobie siedzieć. No właśnie, dobra. To wejdź do nas. Dobra. Chętnie, tylko że ja nie mam, wiesz, no, chyba że obok gdzieś, obok Kerwary. Obojętnie nie jest gdzie, jeszcze się zobaczymy dzisiaj. Jeszcze się dzisiaj zobaczymy. Sondaż robi 20 Zatrudnijcie dziennikarzy! Zatrudnijcie dziennikarzy! Hańba! Trudno. Nie, miał klikacza, tak. Od razu wyniósł... Kto? Co tu robi Cykowski? Kto to jest? To jest facet, który zbierał pieniądze na KOD. Komitet Społeczny KOD zebrał miliony, który się nie rozlicza. Tam stoi taki w czerwonej czapeczce. Cykowski. Filar demokracja. Też zbiera pieniądze. Następne. Wiedziałeś? Chętnie się pan co powiem. Zaraz jej podpowiem. Już nie. Wiesz, kto to jest Cykowski? Cykowski. A Komitet Społeczny KOD-u, wiesz co to było? To był taki komitet, który zbierał pieniądze na KOD, na stowarzyszenie. Trzy osoby. Jedną z nich był Cykowski. Drugi był Chabora, który to robił. A trzeci był Wimek, Paweł. Cykowski tam stoi. Nie rozliczyli się z milionów złotych, które... Byłem tam stoi. O, stawcie za czerwony kapelusz. On tu przychodzi, rozumiem? On jeszcze chce z nami, jeszcze chce nam coś namieszać. Bardzo ciekawa sytuacja. Kto to zawsze? To też ja podpisuję. Świeckie państwo. Czy wiecie dziewczyny, kto to jest Cykowski? Tak. Co on tu robi? Ja widziałem, mogę powiedzieć to. A rozliczył się z tym milionem, który zebrał na tą dziewczynę. A ja wiem, że nie robi. No pytałem, ucieka, piszę do Akcji Demokracji. Oni dokładam, że to nie interesuje. Zatrudnijcie! Zatrudnijcie! Jak nie chcesz, to ja ci pokażę dokumenty. Pytałem, że na procesie, ucieka. To jest styka. Dziennikarze! Zatrudnijcie dziennikarzy! To jest pan Cykowski, który tam stoi i pisze, no jest jego napisane telewizja kłamie. Pytanie, czy tylko TVP kłamie, to jeszcze kłamie. Zadamy mu kiedyś to pytanie.
Kopsem w czerwonej czapeczce. Czy Kops? Zapamiętajcie to nazwisko. Komitet Społeczny, Komitet Obrony Demokracji. Hańba! Wstyd! Hańba! Wstyd! TVP łże! Wracamy po tamte drzwi. A tam idą w Państwo gwiazdowy. Bo? Nie, no dlatego pytam. Kto to tam tak się świeci, co? Zatrudnijcie dziennikarzy! Zatrudnijcie! Slalomem łazi. Co to jest? Pan się jak ucieka, no? Ucieka, ucieka. Gdzie ucieka? Zapamiętajcie te twarze. Zamykali wszystkie okna na górze. Skończyli wydanie. Zaraz będą wychodzili. Moment, Ludmiła!
Któremu panu? Tutaj, temu panu. Dzień dobry. Proszę zapytać. A, bo w sensie tego językowo chciałam. Tak, chciałam. Przeciw propagandy w państwo... Mariusz Wojnak. Witam. Łoż. No nie to miło słowa. I wzajemnie. No proste nie to słowa. Obojętność wobec dwa. No tak. Мечта моей семьи, моя поехать в Одессу, ну там когда не было. Это что, на обработку? Нет, я не говорю, что плохое. Мы как-то так вот надо... Эти бычки? Скумбрия в томате. No to bo przywozimy gości, bo mamy umowę. Ja nie życzę sobie, żeby gdziekolwiek było. Dobra, to nie to jest, to jest, proszę pana, to jest nagrywane i puszczane na żywo. Więc pan, robiąc sobie podśmiechujki z ochroniarzami, ponosi konsekwencje tego. Brawo, brawo dla pani. Jeździcie dalej z nimi, A mogę jeździć z panem, jak pan będzie płacił? Nie, dziękuję bardzo, tak, na pewno. Tak, że dobrze płacą, nie? Nic innego nie ma znaczenia. Co pan robi? Ej! To jest zaklęcie oczywiście. Nie, to. Bo ja jestem antypisowcem. Po drugie, jestem. Ale pieniądze nie śmierdzą, to? Ale pieniądze nie śmierdzą, tak. Najważniejsze, to być zadowolony. Szamba wyszedłem. To nieważne, a przychodzą do pana innej racji politycznej ludzie, czy nie? No, ja nie życzę sobie nagrywania, ja tylko przywiozłem klienta. Ja każdego, to pani mnie nagrywała, ja tylko przywiozłem klienta. Ja nie wiem, kto to jest, czy to ten klient, czy to ten klient. No nie, no to tak super. Nie, nie. Eurotaksi prawdopodobnie ma jakiś umowę. W związku z czym już wiemy, że Eurotaksi jeździ. Nie musimy w końcu jeździć Eurotaksi. Możemy jeździć innymi. Innymi taksi możemy nie jeździć. Po prostu. Miał niezły upał. Bawił się z panami ochroniarzami, a teraz się dziwi, tak, że został nagrany, kiedy się wyśmiewał z tego, co robimy na zewnątrz. No cóż, trzeba siedzieć na twarzy, jak się człowiek jej wstydzi. No cóż, ma się nie zgodzić. Dla tej telewizji ani słowa, bo ona nas obluwa. Będzie z tego jakaś awantura. Charakterystyczny krok dosyć. Lucy 13800, a tu 686 PG. Pojechali. Powiedz jej, co usłyszałeś przez chwilę. A co mi tłumaczyć? No, ona mówi swoje, ma tam mówić swoje. Nie musimy jeździć Eurotaksi. Jakie ono euro, jak taksi? Z belką, nie? No, chyba niedługo będą wychodzić. I niezależność! A to się mnie nie bał? A tu kto? Nie, to nie ten dziara. Druga. A więc jeszcze mamy trochę czasu. Co to jest za fajne? Dziękuję. Tam idziesz?
Jakby ktoś od nas legitymację wideokody, czy do przyjęcia? Ale myślę, że tak, to jest taka, wiesz, no, my jesteśmy zarejestrowani w Krajowej i to na różnych sytuacjach, tylko nie można demonstrować jak się na tą legitymację, tylko w sytuacjach poza. To raczej tak, żeby wejść gdzieś, nie? Tak, wejść gdzieś, wszyscy mi zdjęcie. Dobra? Dlaczego wszystko, co jest misy, przyniesiesz i uśmiecha? No, czekamy za chwileczkę, będą telewizory wychodzić. Wiadomości się skończyły. No. O 8:00. A panowie nas nie bawią w ogóle. O nie... ci, co stoją tutaj. A co, nie bawią? No nie chcą, no. Nie, no panowie są z policji, a nie od telewizji, no. Panowie są z ochrony. Panowie, czy u was w komisariatach wolno oglądać inną telewizję oprócz TVP? Na pewno nie. Nie wolno. Tak jak ten zabójca, przecież on oglądał, co on w więzieniu oglądał? TVP. No tak. Przez ostatnie trzy tam z kawałkiem. A może tak. Oni nie wyjdą? Pyta Joanna Eismann. Jasiu, wyjdą na pewno, bo oni nie mają tutaj takich zapasów żywności, wiesz? Bufet, który tutaj na parterze piwnicy się znajduje, jest już dawno zamknięty, w związku z czym oni nie będą mieli jak zjeść kolacji i muszą wyjść, Jasiu, na pewno. Gwarantuję ci, że wyjdą. Tylko ktoś się boi, że nie wyjdą? Muszą wyjść. Ale ktoś się boi, że nie wyjdą? Jasia. Aha. Nie no, wyjdą, wyjdą. Tu jest taki bufet w piwnicy, w którym oni się odżywiają, ale on już jest zamknięty tutaj. Muszą wyjść. Muszą. Muszą tylko, tędy mogą. No może być tędy, bo tam jest główne wyjście, do którym oni wchodzą. Nie tam, to tam wchodzą jeszcze pracownicy innych redakcji, natomiast wydanie jest tu, ten, wiesz, te zapalone światła. To jest główne wydanie, wiadomo. Oczywiście jest wśród nich wiele przyzwoitych osób. Przypominam Państwu, że w tej chwili w wideokodzie jest już czwórka byłych pracowników TVP i mam nadzieję, że przyjdą następni, ponieważ warto być przyzwoitym i twarz ma się tylko jedna. Ja się wybieram, tylko kolegom przypominam w tej chwili, że jesteśmy pojutrze pod działem telewizji polskiej w Warszawie. Na jakiej ulicy, nie wiem. Plac Powstańców. Plac Powstańców to jest, podpowiadają mi warszawiacy. Czekam. To jest miejsce dla osób spoza Warszawy, w którym rodziła się telewizja. Tak naprawdę to tu, stąd był emitowany kawałek starszych panów w latach 50. i tu były studia telewizyjne, które dopiero później przenosi się na Weronicę. Tak naprawdę prawdziwa telewizja była tu. Tu się zaczęła telewizja. A może wyjdą kanałami? Nie, tu nie ma żadnych kanałów. Nie ma kanałów. Z tego co wiem, ale może tylko pan. Ja nie wiem, że jeszcze mogą jakoś z garażu wyjechać. Nie. A ten jest jej. Rozum, czyli sam ten. Czyli jeżeli jakiś Kurski na przykład ich nadzoruje, to no chociaż nie, on ma po prostu podgląd ze studia, swoim stały podgląd ze studia w swoim gabinecie, tak jak mają wszyscy dyrektorzy Anty zawsze. I ten podgląd ze studia pozwala mu kontrolować wszystko, co się dzieje w studio i czasami w reżyserce. Tu się mogą jeszcze kręcić różne inne osoby. Jest ewentualne, że ci Państwo, ci panowie, którzy przyjechali z taktykami, tutaj mogą jeszcze mieć jakieś pomysły inne. O! Czy pana? O, mogę przeparkować, jeśli jest potrzeba, tymczasem. To dobrze. Ale się zrozumiałem. Czy znamy tego pana? To nie znamy. Ej, Fagasie. Fagas. No bym chyba nogę bym przejechał, idiota. Bo ja fotel nie parkuję. No to wiesz, no.
I się bałem, że porysuję was bardzo. Kolga. No. To jest chodnik, nie? Chodnik. Na chodniku nie wolno parkować. Są jakieś miejsca parkingowe wyznaczone? To trudna rola. Filmowanie demonstrantów. Proszę bardzo. A niech mi pan powie, czy te materiały trafiają? Proszę bardzo. I z twarzą łącznie, proszę bardzo. To mnie ciekawi. Też mnie ciekawie, no. Robicie te materiały i one przedstawiają nasze twarze. Tak, dokumentuje się twarz. Tak, tak. Gdzie ja mam prawo... Z tymi pytaniami na dokumenty społeczne. I tam mogę się zaprosić. Okej, dziękuję bardzo, o to mi chodzi. O, to ja będę siebie oglądać, bo ja często jestem ukręcona. Trzeba to sprawdzić, bo w wielu miejscach właśnie jest tak. Bardzo mnie ciekawiło, dlaczego na przykład w czasie procesu Trasyniuka, który transmitowałem, były pokazywane moje materiały, a nie były pokazywane materiały telewizyjne. Tak? Znaczy te policyjne. Tak jakby policja, która tam brała czynny udział, bo oskarżała Trasyniuka przecież o to, że pobił, prawda? Nie dysponowała żadnymi materiałami, a kręcili, mam to zresztą udokumentowane w swoim materiale, że byli. Także istnieje ewentualność, że wszystkie te materiały to jest podpucha, że tam nic nie ma w tej kamerze. A nie, mnie to nie interesuje w ogóle. Pan też materiał. Tam może nic nie być. A nieważne, będzie. A kto to? A, nie, to nasi. Dobrze, nasi wyjeżdżają. Tutaj wyjeżdżają. Dzieci jakieś demonstrują, to słuchajcie, no jest nadzieja. Jest nadzieja. Halo, halo, wychodzimy. Wchodzimy. Ja zawsze się tego obawiam, że Ciebie pominąłem właśnie. Ale jesteś pominąłem na 7 miesięcy, więc tak ładny jesteś. Iwony, nie pamiętam, Ciebie pamiętam. Dobra, dobra. No, jakoś nic się nie dzieje. Teraz jakieś inne będzie. Będzie czasem. A tam, tak? A ten hotel tu działa? Ten hotel działa? Czy jeszcze nie? Ale ludzie tam wchodzą, bo mnie coś jest otwarte. Tu. Tu jest ciekawe, bo tu jest pokój ochronny. Dobra. To widać. Bardzo ciekawe. Tamtąd nas obserwują. Panowie, a bo ja też mogę. O lala. Cześć, cześć, nie poznajesz mnie. Znajesz mnie? To jest w środku? No w środku jest cała obsługa magnetowidów, kamer, realizator, realizator światła, realizator dźwięku, no i dziennikarze, którzy tworzyli materiały do głównego wydania wiadomości. I oni tam teraz są. Oraz osoby, które występowały na wizji. Pogodynka jakaś, chociaż nie pogodynka, byłaby się grana.
oraz po prostu osoba, która ten dziennik dzisiaj sprzedawała. Nie wiem, co to było. Okazało się, jakaś miła osoba. Czekają, oni czekają, aż my się stąd... Czyli po tamtej stronie, po ich stronie. Takie pytania, nie wiem, grzeszcie z kolei do toczki. Dobrze. Przejrzymy, może być tamto wejście, może tam się coś ciekawego dzieje. Jakby tu wychodzili, to krzyczcie. Wołajcie nas. Zobaczmy, ci tam na górze nadal nic, siedzą twardo. A, bo jeszcze jest takie wydanie po wiadomościach, chyba, nie oglądam tego, niestety, to jest błąd, trzeba to oglądać i wiedzieć przecież. Ale zdaje się, Leszek Tołpa, Leszku, włącz telewizor na jedynkę i powiedz mi, co się tam dzieje na wizji. Czy oni, bo ja nie mam podglądu. Powiedz mi, czy oni jeszcze tam muszą siedzieć w środku, czy mogą wyjść? Realizatorzy, dziennikarze i tak dalej. Dobra, możesz? Bądź tak miły. Piłsudski tu był, mieszkał. A teraz Kurski. Tu. Znajomy sygnał. Ten wygłuszał dostać się do środka. Cóż to może być? No jak myślicie? No? Otworzę mu czy nie otworzę? Otworzę mu, otworzę. Cóż to może być? No cóż to może być? To wiecie. Chyba go nie słyszę. Czy to jest próba wjazdu do siedziby telewizji? To jest ktoś, kto chce się dostać do środka. Bez wątpienia ma ku temu prawo. Mhm. Czyli jest pracownikiem telewizji polskiej. Tak, bez wątpienia. Dominenty. Bez wątpienia, skoro może wiedzieć. Policji jest rytuałem zastępczym. Czy co? Nic. Czekamy, aż będą wychodzić. Muszą być. No właśnie, popatrzcie. A pan Cykowski tymczasem sobie swobodnie rozmawia z kim chce. I nikt mu nie mówi, jak... Minęła 20. Ogórkowa prowadzi. Rozumiem. Dziękuję, Leszku. To jest problem. Ogórkowa prowadzi, jeszcze są. Dobra. Uchylenie prowadzi wredna ogórek. Minęła 20. Czekamy na ogórek. Ogórek prowadzi, minęła 20. Mizeria się w nim zrobiła i nie chce się. No wiem. No co wiedział, że cześć. Uła. Dawaj go za brodę! 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 Dawaj go za brodę!
nogami. Atakuje uczelnego. A jak się Pietro wynajmował? O rany. Ale jaja. Co go złapali? Nie. Boże, się spytać, tak? Czy tutaj komuś telewizja, znaczy ta administratorowi przeszkadza? Czy ktoś tam ma parafrazę? Czyli wy wychodzicie jakby przed szereg pytać się, czy może komuś to przeszkadza? No to że to jest paranoja, co wy robicie? Obojętność wobec ała to współudział. Sami tego pokazywać nie wolno. Niestety niezbyt poważną służbę. Tego pokazywać nie wolno, bo to jest, proszę was. Jeżeli by faktycznie administrator zadzwonił i powiedział, proszę zainterweniować, bo ktoś nam tutaj, nie wiem, czujemy się zagrożeni czy coś. No nie, nie mam pojęcia co. Mówiłem ci z kolegą na piwo i nie mogę. Dawid, czy jesteś zagrożony? Nie, no to... Czy jesteś zatrzymany? Nie wiadomo. To się pytają. Prawda się pyta. Jeszcze nie. Że nie było złamania. Nie, no tak. No tak, nie była próba zniszczenia czegokolwiek. Ja się mieszczał w tej gotowie. Jesteś wyłupiony, pan policjant. Nie mam bardzo świetnie się prezentuje. Ja wszystko ze mną mówię. Zawsze podejmuję wszystko. Czyli na pewno jest zatrzymanie. Czy panią znalazł? Idziemy na tamtą. Na tamtą. To, o, tu właśnie jakieś panowie chcą. Nie lubią pana chyba tego. Chyba go nie lubią. Cześć. Cześć. Witam cię. Gosia Rosłońska, to jest, proszę państwa, bohaterka wolnej prokuratury. Tutaj zakratowane wejście. Te walki z prokuraturą są nieco rytualne, więc różne osoby się w to wdają, ale tak naprawdę to nic co nas do przodu nie posuwa, tylko jest takim wyładowaniem trochę napięcia. Czasami jest tak, że możemy przypuszczać, że zostaniemy skierowani na policję, żebyśmy się z nimi tłukli, a tymczasem rzecz chodzi o co innego. Ogórkowa prowadzi program po wiadomościach. Nie wiem, ale co się tam dzieje? Tam policja zatrzymała Dawida. No. Nie wiadomo za co, no. Ale nie chcą podać swojego nazwiska. Policjant, który go zatrzymał. No. Nie chce? Także to dziwne jest w ogóle. Jakieś. Ale nie wiadomo w ogóle za co. Ja nie wiem, no za coś pewnie mają nie, jakiś powód. Nie rzucał jajkami, bo coś o jajkach mówił. Co? Nie rzucał jajkami, bo coś o jajkach mówił. Ale co znaczy zatrzymali, zabrali? No trzymają go pod murem. A Dawid a no ma... to lubią, to lubią, to lubią. Tak, to trzymają go pod murem. Panowie to lubią, no? Przedstawił, nie? To jest jakiś sposób taki. Pan policjant prawa. O, ten pan... Patrzcie, a kiedyś tacy byli mili pracownicy w telewizji ochrony. Naprawdę, byli strasznie sympatyczni ludzie. A teraz proszę, co się porównuje, no. Wiecie co, to jest niestety tak, że to domino, jak ruszyło, to aż do najniższego stanowiska wymiotło wszystkich tych, którzy tu jeszcze robili jakąś przyzwoitą telewizję. Wszystkich wymiotło. Przerażające. Potem, słuchajcie, wyobraźcie sobie, jaka to będzie robota, żeby odbudować tę telewizję. Ale wszystko po kolei, to jest... No. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie panowi odbudowywać policji. Trzeba będzie. Bardzo bym chciał, żeby nie trzeba było. Wierzcie mi. Lata pracy nad tym, żeby policja była policją, a nie milicją. I była szanowana, prawda? Tak. I zaczęła zdobywać zaufanie i było coraz lepiej. I w te 3 lata wszystko poszło w jadę. Ale zobacz, więcej nie dzięki panom. Że widok wozu policyjnego działał pozytywnie. Było tak. Było, tak. Był taki okres, prawda? Tak. A teraz ja widzę wóz policyjny, widzę policję, to po prostu słabo.
takie, że zacząłem z nią współpracować, to się okazało, że ona notorycznie wszystko przeszukuje. Kojarzy mi się z czymś okrutnym. Policja została postawiona w kompletnie odwrotnej sytuacji niż są jej zadania. A zadaniami jest pomaganie społeczeństwu. Chciałabym nie wiedzieć. Okej. No, a tamci na górze? No nie, troszkę już powygaszali tych świateł, także już niektóre osoby się stamtąd zwolniły. Czekamy na ogórek. Tak. Ogórek wyjdzie. No, wyjdzie. Ją to raczej wywiozą wozem. No proszę, wypuścili. Powiedzieli, jesteście wolni. Wolni. Jakby ktoś tego nie wiedział, nie? Wiedziałam panu Jabłonowskiemu, że o tym, czy ktoś jest wolny, czy nie, to na pewno nie on. Ja to jest Maciejewski. Maciejewski, ten, którego ty nazywasz Jabłonowskim, to jest Maciejewski. A który to jest Jabłonowski? Mokoty. Taki łysy, potężny. A. Ja też ich nie rozróżniam. Ojejku, zaraz przeproszę. Wypuścili. Dostali prawdopodobnie po prostu polecenie, żeby nie rozrabiać i puścili, no. Gdzie stanie tam może? W jakimś momencie, jak to wszystko im się zacznie sypać w tym rządzie, a to już jest niedługo, to również i przełożeni policji zmienią sposób myślenia. Wtedy osoby najbardziej aktywne przestaną być potrzebne. Najbardziej aktywne zostaną odsunięte. Info do 21, tak? No dobrze, jesteśmy. Tak jest, jesteśmy. Ci knują coś knują wyraźnie. Ale były i wielki rząd, przecież tak możemy. Ja tak naprawdę nie wiem. Jeszcze jedno oko zgasło. Obywatelkami rzucać o glebę. To już miało. Panowie.
Śmiało. Może się teraz już nawet to. Stoimy tutaj. Przed chwilą rozmawiałam z dowódcą odcinka ze strony jasnej, jak tam ciebie w biedaku. Mamusia była zajęta, bo robiła lekcję oglądową na żywo. Kiedy pytałam pana, jakby zareagował, gdyby mnie cztery szczypy wyrzało w wysokości metra obrót z całej siły. Tak? Powiedział, żeby zareagował adekwatnie do sytuacji. Panu co? Aha. I panowie też nie będą nas bawić, tak czuję. Też nie będą? Wybrali najważniejsze stalowe wzroki, tak? A długo się tego uczy, jestem ciekawa, też tak chcę. Długo bardzo, wiesz, bo długo? Przedwczoraj po prostu była taka żenada, wiesz, bo panowie po prostu wybrali. A tu widać, że orły są małe. No. Popatrzą na Stalona, nie? Aha. No tak. Ale lizaka nie wyjął, więc ale tyle na skrzyżowanie później. Nie no, słuchajcie, poćwiczę trochę i będę podobna. A te klapki na uszy, to jeszcze na oczy by się przydały. Bo wtedy już by w ogóle było. Nie mówi, nie widzi, nie słyszy, nie? TVN to niemiecka stacja, tak jest, racja. Ale który minister mówił, że policja nie jest agencją ochrony? Który minister? Powiedz mi, Michał, Bogumiła, powiedz, który minister to mówił? No może i nie jest, ale wiesz. Liberacki jest w studio, słuchajcie. Liberacki jest w studio. Tak, on tam wysiadał z tamtej strony. No tak, tak. No ale co tam mamy do Liberackiego? No nie no, jak to co masz do Liberackiego? To jest ideolog ruchu. Którego? No tego. Liberacki do ZRD, czyli chodzi do telewizji. No ale on przeszedł na tamtą stronę. Nie przeszedł. Nie wiem. Nie mów mi takich rzeczy. Wszyscy przechodzą. Robimy sobie selfie. Jeszcze raz. Wychodzi 3 lata, już próbujemy i nic. A panowie ciągle w zerówce. Nawet nie potrafią się przedstawić. Tak. To jest ich obowiązkiem. Dokładnie. Tudzież może ja tutaj jeszcze przypomnę panom, że na żądanie osoby, wobec której prowadzona jest interwencja, do okazania legitymacji. Ponieważ połowa średnio z moich obliczeń panów pełniących tutaj, jak to się pan wyraził, służbę,
nie zna ustawy o policji i wciska obywatelom kit, to znaczy dokonując interwencji, kiedy życzymy sobie, to też jest dla Państwa informacja, macie zawsze, jeżeli w stosunku do Was prowadzona jest jakakolwiek czynność policyjna, prosić o okazanie legitymacji, a delikwent ma Wam okazać tę legitymację tak, abyście mogli zapisać jego imię, nazwisko, stopień służbowy i jednostkę. Dokładnie, dokładnie. Jednostkę, z jakiej jest. Chciałam Wam powiedzieć, że jest rzecz bardzo ważna, czyli taka, to jest służba i to nie jest służba PiS-u, tylko to jest służba, która służyć ma Wam, obywatelom. W związku z tym nie ma co policji, pieniądze PiS-u wyłącznie. I nie ma co policji się bać. To są w tej chwili po prostu ludzie, którzy pogubili się w sensie wykonywanej służby i na przykład przed chwilą oficer policji latał do środka budynku, do jakiegoś administratora, czyli nie wiem, jakiegoś dyżurnego chyba sieci, nie wiem kogo, TVP i pytał, czy przeszkadza mu Dawid stojący na parapecie. A szkoda, że Kaczyńskiego nie spytał. Oficer policji lata do jakiegoś urzędola z telewizji polskiej. Co oni robią? Nie. To jest definicja. Chcemy zgłosić kradzież. No, chcemy zgłosić kradzież, bo świadkami jesteśmy. Panowie, chcemy zgłosić kradzież. Panu zabrano jego własność. Czego panowie nie reagują? Co dzieje? Złodzieje! 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 Ale nie można zadzwonić na 997? Można! Znaczy ja bym raczej tu się papukała, wie pan, bo to jest taki po prostu... Pan jakąś reprezentuje firmę? Pan się zachowuje jak jakiś szaf przed szkolą. A jaki dumny, że wyrwał chłopakowi kawałek tego. Jaki dumny. O, a pan na służbie taki bohater. Tyle bohater, tak. Ja chciałam przypomnieć, że to nie my panom robimy to, co panowie tu słuchają. To robi panom ta władza. To są efekty tej władzy i tego, co się dzieje tutaj w tej siedzibie. Mam, ale jak i proszę o tym pamiętać. Znaczy, ja też, Gabrysia, myślę sobie, że dosyć już tych takich wyrazów współczucia dla policji, wiesz, za taką ciężką służbę i tak dalej. A po prostu panowie tak wybrali. Oczywiście, że tak. I panowie nie są tutaj w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni. Pokrzywdzeni jesteśmy my, dlatego że odmawia się nam praw obywatelskich. Nie wiem, czy panowie sobie zdają z tego sprawę, że to jest budynek publiczny. I że my nie mamy na swoim koncie jakichkolwiek przestępstw, które by ograniczały nasze prawa publiczne. Nie zrobiliśmy nigdy żadnego zamachu, nigdy nie naruszyliśmy czyjegoś mienia. I moglibyśmy normalnie wejść tutaj do środka, ale oficer policji idzie do administratora budynku i pyta, czy przeszkadza mu delikwent stojący na parapecie. Tak? Tak wygląda właśnie służba policji. I niech mi ktoś powie, niech ktoś po prostu powie mi taki dowcip, że policja jest apolityczna. To proszę Państwa, przepona mi od czkawki nie wytrzyma. A jeżeli na ulicy spotkam któregoś z panów i powiem, że ktoś mnie wyzywa i obraża i kłamie na mój temat, czy mają panowie obowiązek zareagować? Bo ja właśnie zgłaszam, że tutaj w tej siedzibie my stojący tutaj i wiele milionów Polaków są wyzywani, obrażani dokładnie. I lecą kłamstwa na ich temat. Dokładnie. I właśnie zgłaszam skargę. I dlaczego panowie nie reagują? Proszę, ja też zgłaszam skargę. Proszę zadzwonić do rzecznika policji, odpowie któraś z sekretarek automatycznych stojących na schodach. Dzwoniłem, nie odbieram. Proszę Państwa, tutaj mówić o jakichś skargach na telewizję. Mnie ochroniarze rzucili o ziemię. Widziałam. Sześciu facetów rzuciła z wysokości metra. Wasz pan Stoczkowski stał tuż obok. Wołałam go na pomoc. Nie dgnął tak, jak pan Rambo nie dga w tej chwili. A potem policja przechodziła nade mną. O tak. A czego wy się boicie? Tak?
A czego nie się boję, że nie mogą w ogóle... I wy myślicie, nie wiem. Ja że tego, ja tego mechanizmu, Ludmiła, nie rozumiem, ponieważ normalny człowiek... No to jakieś jak zombie stoją, no. Ma jakieś własne zdanie, swój honor, zasady, których przestrzega i są granice, których nie przekroczy. A panowie je przekraczają. Ja sobie myślę, że gdyby panowie idąc w cywilu zobaczyli sześciu facetów, którzy rzucają 50-letnią babą ochotnik, też byście nie zareagowali. Bo już nie macie instynktu pomocy obywatelowi. Oczywiście, bo już na waszych oczach może się dziać zło, a wy będziecie na nie przyzwalać. Z taką właśnie martwą twarzą. Dokładnie. Zanikło wam sumienie. To jest zatrważające, że tak młodzi ludzie już są tak zdemoralizowani. Bo to wy jesteście zdemoralizowani, nie my. A, dzwonisz, tak? Komisarz Marszał. Zgłaszamy skargę, to... Do tele, słyszę, tak. Dzwonimy pod 99. Ile? Nie, do rzecznika. No, kto z państwa jest upoważniony, żeby nasze zgłoszenie tutaj, prawda, przyjąć? Tutaj ten pan. Ten pan, którego właśnie nagrywamy. Który pan, który pan? No nagrywamy się panu, rzecznikowi. No ale z obecnych, mnie nie chodzi o tego pana. Nie, no panowie z obecnych. Maciejewski. Pan Maciejewski, przepraszam najmocniej, w poprzednim filmie niesłusznie przepisałam Mokotowskiemu... Mokotowskiemu policjantowi Jabłonowskiemu, który jaki jest, taki jest, ale jest z Mokotowa. Natomiast ten elegant fit, który jest szefem prewencji, to jest pan Maciejewski. Bardzo przepraszam, ciągle mylę tych dwóch panów. Jak ty już jesteś obeznana, widzę. No słuchaj, oni no, podchodzą do mnie i mówią, pani Elżbieto, to ja też muszę im się rewanżować tym samym. Nie wypada po prostu. Aczkolwiek mi się ich imiona mylą, więc mówię, panie Maciejewski, czy panie Telak, bo to też był pan, który nas tutaj pouczał, groził, na przykład też nie pouczył swoich policjantów, którzy złapali Kubę, wykręcili mu ręce z tyłu i przycisnęli go kolanem do ziemi. A wiecie dlaczego? Bo myśleli. Kropka. Myśleli, że może popełnić wykroczenie. Naprawdę? Naprawdę. No dobrze. Takie było tłumaczenie. W związku z czym ja tam też cały czas mówię, że robicie naprawdę błąd, nie zamykając mnie od razu, ponieważ... Pan jest chyba wejściem jako alejczykiem. Tak, pana puszczają, tak, nie rozumiem. Co tutaj trzeba zrobić? Niech mi pan powie, żeby tam wejść do tego publicznego. A pan powie, że pan z panem, dobra? No nie chcą mnie wpuścić też. Też nie chcą wpuścić, to jakiś pan przyzwoity człowiek jest. To niech się pan nie martwi. Nie ma co się martwić. To dobrze o panu świadczy, że pana nie wpuszczają. Jestem ciekawa, bo z tamtej strony ktoś zgłosił teraz coś na nas, to by się rzucili na nas ci panowie. Kochana. No. Ale rzeczywiście, że tak. No. No ja w tej chwili na przykład coś wyciągnęła z kieszeni. Ciekawa jestem, czy ten pan Rambo jakby zareagował. Ale ja jednego nie rozumiem, bo panowie też są obywatelami tego kraju. Aha. Też panowie tutaj mieszkają, żyją i płacą podatki nawet na tą telewizję. Jak można samemu sobie strzelać takiego samobuja, broniąc takiego kłamstwa, takiego szamba, jak w tej chwili? Żaden kredyt nie jest z tego wart. Mnie troszkę rozbawia ten pan, który się cały czas zasłania radiotelefonem, mniej więcej od pół godziny, kiedy tu stoimy. Po prostu jest w kontakcie. Psychologicznie to się mówi. Jest w kontakcie. No tak, tak, tak. Ale się obywateli, którzy tam stali. I powiedział, nie ma was tu 100 tysięcy. Bo wśród 100 tysięcy 7 to by jeszcze... Wasza telewizja polska, wasza policja polska. Dlaczego ja wam ciągle wam to pokazywać? Myślę, że nóżki z kanapy. Dzieci będą się wstydzić. No. W Lublinie jest lokalny.
Panowie, naprawdę się nie opłaca. Ale ja wiem, że to jest no. Ja tylko z kolejce rozmawialiśmy jakieś tam o czymś i kobieta do mnie podchodzi i mówi, a pani to się nie boi tak głośno mówić, jakie ma pani zdanie? Po prostu szokowana, że ja mówię. Ale wiesz, na takim poziomie, wiesz, ostatnio mamy klechę durnego u nas w szpitalu, który jest absolutnie bezczelny, zachowuje się w stosunku do pacjentek w sposób taki, że własnego. I wszyscy się boją, rozumiesz, bo ksiądz. Wszyscy się boją na niego zgłosić, wiesz? Lekarze, kurde, wiesz, wykształceni ludzie, więc... Tak, dokładnie, wiesz, co tu się w ogóle, wiesz, dziwić jakiemuś, wiesz, jak na przykład mówią, że ja mogę tak do policjanta mówić. Jak ja mogę tak do policjanta? No mogę tak mówić do policjanta, bo ja się zatrudniam, no. Dokładnie. W związku z czym ja mówię do mojego pracownika, który po prostu zachowuje się idiotycznie. No, no mówię, może się zachowuje idiotycznie, ja byłabym głupią szefową, bym pozwalała mojemu pracownikowi się zachowywać idiotycznie. Nie? No. Mówię. Tak, ale jest różnica, bo to ty mówisz swojemu pracownikowi. No. No. Jak powinien się porządnie zachować. Tak. Natomiast jeżeli przełożony panów sam jest idiotą, tak. Będzie im tłumaczył, że mają to nie. Się porządnie zachować. Tak, ale panowie muszą zrozumieć, że nie są zatrudnieni wyłącznie przez bezpośredniego przełożonego, ale, że, składali że, ale że na coś tam składali przysięgę. No, tak. Niestety panowie tak. Nie zrozumieją, jak po się fakcie. Władza zmieni. Dokładnie. No to się pana komendanta, jaką się tam nazywa, na szyb. Ja jeszcze ale już za późno będzie. Aha. Powiem tak, jeszcze rozumiem w pierwszym roku, że te reakcje były takie same. Ale tak. Po trzech latach, po tym całym szambie, które się wylało, po tym ciągnięciu ludzi po ulicach, po tym biciu kobiet, ale ty myślisz, ale ty myślisz, że ci panowie nie ciągnęli kobiet po ulicach? Popatrz się na wydarzenie teraz stanu. Faszyści z jury. Pan to w okularach to pewnie by nie dał rady, ale pozostali to jak najbardziej. Żebyś się nie zdziwił. Żebyś się nie zdziwił. Się nie da powiedzieć, nie wiedziałem. Dzisiaj nie ma z nami dziewczyny, której złamaliście rękę ostatnio na krakowskim przedmieściu. Tak? Więc dzisiaj, tak, to panu mówiłem właśnie. Tak, dzisiaj jej z nami nie ma, ale to jest wasza interwencja. Ta kobieta ma 60 parę lat. Jedna miała z kręgosłupem, nie? Prawda? Do dzisiaj się leczy, operację miała na kręgosłup. Klementynę tak żeście rzucili na ścianę, że miała operację kręgosłupa. Najlepsza ekspertka od Gombrowicza. Nie wiem, czy panowie słyszeli. Nie, na pewno nie. Pan coś reaguje? Czy lektura zakazana Gombrowicz. Pan na mnie patrzy, ale ja nie jestem... No wiesz, wczoraj mówili, nawet policjanci opowiedzieli mi, że to Gombrowicz, co ja robię. Rozumiesz? To im pokazała... Poważnie? Poważnie. Pokazała mi zdjęcia Klementyny. Co oni robią? Pan mi nie odpowiada. Sprężdzi dojść? Tak się zastanawiał. Pan chyba w tej chwili rośnie agresja w stosunku do nas, nie? No właśnie, może, no. I nie? I też nic? Nic. Ni hu hu. Chyba rośnie. Lidzia, co to jest ten taki lidzak jednak, nie? Oto białe. Nie wiem. Stosienką. To jest biała flaga. Chciała. Bardzo bym chciała. Słuchajcie, wiesz, ale dziewiąta. Choćby czegokolwiek by tu nie mieli, to nie przebije tych nożyc do cięcia metalu, które na miesięcznicach nosi. A wiecie dlaczego? Tak! Także nożyc znają filmy Barei? Panowie za młodzi. Za młodzi. Panowie to oglądają tylko, wiesz, takie, powiedziałabym, kreskówki. No, ale tych tak, wiesz... Pana Janusza. Jak się nazywają ci bohaterowie takich, wiecie, tych gier takich, wiedzą, to idzie taki, nie? Teletubisz. Nie! Transformerzy, nie. Może w literaturze porozmawiam albo o teatrze, albo o kinie. No ale dobra, to zaproponujmy. Ale zobaczcie, jest tak. No zaproponujmy. Jakąś teraz ten policjant. Tak, to byś zrobił. No dobra, postawię cię w tej sytuacji. I wiesz doskonale, jakie są okoliczności. To za mało. Ale myślę, że dzisiaj takiego jednego spotkania
Zdarza się. Debile szefowie. Tak, czyli gdzieś tam mówi, że coś tam w każdym razie próbuje, tak? Jakiś rodzaj kontaktu. Wiesz co, ale powiem ci też tak, że to jest tak jedno, bo zobacz, jak oni są różnie umundowani. Czyli oni są brani z różnych jednostek. Zaraz podziemnie, nie. Zaraz podziemnie nie należy do nich. Nie, przypuszczam, że oni dostają jakąś gratyfikację. Nie, niekoniecznie. Oni mają tam garaż od strony. Tutaj parę dni temu z kompanii honorowej policji. Tak? Dokładnie, tak? Pisali chłopcy, którzy nigdy nic takiego nie robili, tak? Czyli nigdy nie byli w żadnej interwencji licznej, nigdy nas nie targali, tak? I z nimi się normalnie rozmawiało. No po prostu przystojne chłopaki poszły, zrobiły ileś tam bombę, skoczyły ileś tam jest do i też powiedzieli, brawo, bo będziesz chodził z tym, nie? No i słuchaj, ze sztachetą będziesz chodził, nie? A potem nagle wiesz, przychodzi i ten mówi, nie mamy już za dużo tego, no stoi ciągle tata podleśna, tak? Mówi, kurde, co wieczór musimy tych 20 postawić i teraz wypada na was, nie? No i ten chłopak, wiesz, przychodzi, staje, nie? I wiesz, i patrzy i mówi, Jezus Maria, nie? Ale wiesz, nie możesz powiedzieć, no to nie jest Jezus Maria, to jest prawda. Nawet się uśmiechnąć nie może, więc kilku tak czasem stało, ale takie wiesz, i to widać po oczach, nie? Że tak sobie mówi, Matko Boska jedynostka, nie? Gdzie ja kurde przyszedłem, nie? Co ja tu kurwa robię? Nie, na to w ogóle ślubowałem, nie? No bo to myślę, że to właśnie jest trochę tak i że tego pana trzeba zasłaniać, bo to jest jakiś w porządku facet, nie? Jedyny, który się wstydzi i w ogóle nie patrzeć na niego, wprost patrzeć, no, dokładnie. I wtedy sobie myślę, że wiesz, jak wzięli z tych różnych jednostek, no to niektórzy mają mniejszą odpowiedzialność, wiesz, wobec tego, bo nic w ogóle nie zrobili. Na przykład też, bardzo lubię niektórych dzielnicowych, ponieważ to są chłopaki, które podbiegają na przykład moim pacjentkom, zakładają niebieskie karty, tak? Rzeczywiście jakoś się zachowują w stosunku do tych choler ich facetów piorących i tak dalej, tak? Stawiają ich jakoś do pionu. I ja znam naprawdę paru przecudownych, przesympatycznych dzielnicowych, którzy pomagają ludziom i nie wstydzą się nosić tego orzełka. Oni się wstydzą. A wiecie, za z czym was, się wiedzą panowie, z czym powinna kojarzyć się policja? Bezpieczeństwem. Przede wszystkim z bezpieczeństwem, z odwagą. Dokładnie, odwagą cywilną też, taką ludzkością, sprawiedliwością. No. Z bezpieczeństwem narodowców, no, tak. I panom tej i odwagi. Znam takiego jednego brakuje. No niestety. Wdzięczności społecznej, tak, państwo bronicie nas przed zagrożeniami ważnymi. Tak. Czy powinniście bronić? Ja powinnam chcieć podziękować. Słuchajcie, jest fantastyczny dzielnicowy, który jest dzielnicowym w mojej dzielnicy, cholernie trudnej, i jemu jakiś debil, przełożony, kazał przyjść do mnie i mnie nawiedzić, tak? Rozumiecie? Kurwa, nawiedzić mnie, nie? Dokładnie, tak? Parokrotnie. I on przyszedł tylko raz, tak? A potem już mi na szczęście tylko wrzuca do skrzynki. Ja widzę, że to znowu jakiś debil każe mu mnie nawiedzać na moim osiedlu, żebym ja się zesrała ze strachu, bo policja do mnie przyszła. A ilu ja policjantów leczę? Ale to widzisz, człowiek. Moja mama, na przykład mogłaby odwagi tych panów uczyć, ponieważ jak pod adres moich rodziców, odwagą byłoby teraz wystąpić. Przyszedł dzielnicowy z wezwaniem właśnie za demonstrację. To po prostu powiedziała, że ma się wynosić. No to telefon! I tym jest właśnie odwaga. Tak. Dokładnie, dokładnie. W sytuacji, kiedy tego sytuacja wymaga. Sprawę o demonstrację, to też przyszli do moich rodziców, gdzie jestem zanerwowana. I moją 60-paroletnią mamusię z wieńcówką straszyli, tak, że syn jest... Tak. A jak moja matka 82-letnia widzi w telewizji, jak mnie ciągają, bo widziała taki jeden materiał. No to ja to samo mogę. I to jest wasza odpowiedzialność za to, jak ona... Absolutnie. Nawet, no nie wiem, nawet bo drugiego nie mamy rodziny, żeby nie tylko panowie mają rodziny. Nie powstrzyma. Ale proszę sobie zdać sprawę, że nasze rodziny, moi rodzice, ale to mój syn, nieraz widzieli, jak panowie ciągną mnie po ulicy, jak worek ziemniaków. Powinny wychodzić. I to oglądają, siły redaktorskie.
Odwagi życzymy. Nie, no to już raczej... Po rybach. Odwagi w podjęciu decyzji. Ale no. Może na przykład właśnie ktoś tutaj jest tym na taki jak ci chłopcy, wiecie... Szkoda. Takiego porządnego zastanowienia się nad sobą, swoim życiem i podjęcia dobrej po decyzji i powodzenia. Wystarczyłoby po prostu rozejść się teraz na te dwie strony i nas puścić. Nic, ja zaraz będą degradacje, chłopaki, naprawdę. Samo pójście na L4 tam raz na jakiś czas, to nie jest bohaterstwo. Po co poszliście na to L4? Tylko po to, żeby wam dali podwyżkę. Raz na jakiś czas stuknąć nogą. Nie, nie przestrzegania prawa. Nie. To raczej to nie jest przyzwoitość. Żądaliście wyłącznie podwyżki. Dokładnie. Nie będziemy bronić tak. My barierek nie będziemy za tą kasę, ale już jak nam dacie 500, no to spoko. No. Całe szeregi, nie jest fajne. Nieraz tysiąca na miesięcznikach, szeregi policjantów. Ja pamiętam taką, wiecie co, pamiętam taką sytuację z posejmu z lipca 2 lata temu. Leżałyśmy na ziemi, robiłyśmy taki kordon z naszych ciał, żeby samochody nie jechały. Większość z nas to była kobiety, które się położyłyśmy jedna obok drugiej, żeby zatrzymać ruch na wiejskiej. A policjanci stali za barierkami i na nas patrzyli, jakbyśmy leżały na tej ziemi. Zaczął lać deszcz. I stał jeden policjant przy barierce, który mówił, nie wytrzymam, przykryję ją kurtką. Ja tego policjanta do końca życia nie zapomnę. A drugi co mu powiedział? Nie wychylaj się. To jest znamienne słowo. Drugi mu powiedział, nie wychylaj. Bardzo znamienne dla postawy wszystkich policjantów, chyba z jakimi miałem do czynienia. I potem już nigdy nie słyszałam policjanta, który by powiedział, nie wytrzymam, nie będę jej znosił z ulicy. Wiedzą panowie, czym się jeszcze różnimy? Nam nikt za to nie płaci. My możemy, możemy tylko stracić, bo tak samo mamy rodziny, pracę, kredyty, wszystko. Wszystko to samo, tak samo żyjemy w tym kraju. Tylko, że nam jednak tej odwagi nie brakuje. Bo to nie wy jesteście odważni. Zgody na coś takiego. To nie wy jesteście odważni i to nie wy macie siłę. Wy tylko macie te swoje pałeczki, wy tylko macie te swoje paralizatorki, wy tylko macie te swoje pistoleciki. Pozwalacie na to, żeby ten mundur zamienić w ścierkę. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale to nie po waszej stronie jest siła. Nas może być tutaj 5. Ja mogę tutaj stać sama. Jestem dużo silniejsza od pana, panie Rambo. Z całą pana tutaj muskulaturą. I z całym pana tutaj arsenałem uchwanych do kieszonowa. To chodzi o siłę. To trzeba sporo siłę, że będzie śmieszka. Tak, ale siłą, to jest przyzwoitość. Ale panowie nawet w oczy nie są w stanie spojrzeć. Ja jestem na Iwana, ja na pewno nie rzeczyłam przejść w demonstracji. Nie jestem w stanie się pojawić. Rozumiesz? No z panem. Siłuje się na wzrok 40-paroletnią kobietą. Walczy z myślami i przegrywa. Wiesz co, no może się jakiś pojawi. Ja pamiętam takie zdjęcie, nie wiem, panowie pewnie go nie widzieli, że był to taki wiec w Niemczech, kiedy do fabryki, tam byli tacy zwykli ludzie, przyjechali po prostu funkcjonariusze systemu hitlerowskiego, funkcjonariusze NSZ. I na tym zdjęciu byli pracownicy. I wszyscy hajlowali. Wiem, znam to. Wszyscy hajlowali. Setki ludzi hajlowało. Został jeden facet, który nie podniósł. Przejdziemy się na to drugie. Jeden facet, który nie podniósł ręki do hajlowania. Na drugą barykadę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Okej? Okej. Sygnał. Do widzenia.
Cześć. Gdzie uciekł Cykowski? Byle miał maturę, byle jaką maturę. Ja nie wiem. Cieniej. Znaczy tam są cztery osoby w studiu, a Górkowa prowadzi program. Nadają mi, wiesz. Widzisz, to jest u nas tak. Jeszcze wyjdą, znaczy. A, tam coś się dzieje, wiesz. Do której? Się do której godziny? Nie wiem. Ja nie oglądam w TVP. No właśnie, ja nie rozpoznaję, bo jak nie oglądam. Nie wiem. No. Chociaż europosła rozpoznałam. Europosła rozpoznałam. Podobno liberacki to był. Tak, 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 był w studiu. Był, napisali mi. SLD. Ale nie powinien tu chodzić. Wiesz co? Muszę. Jacek, chyba z tym Cykowskim coś zrobić, bo tak nie może być. No. Zostajesz? Stary, no facet, który nie rozliczył milionów, w tej chwili siedzi na szczycie Akcja Demokracja i oni go bronią jak swojego. Dobra, Dawida tam musztruje. Ktoś by złożył. Co? Czy ktoś w ogóle coś powie w tej sprawie, czy nie? W tej sprawie? W tej sprawie nie robić nic. Ale trzeba coś zrobić. Ja będę, wiesz, ja tego tak nie zostawię. Lecz to nie zło, uraź mi jak ziarno. Przyszły ktoś święcej, duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jedną wciągu. Pokrąc wam siły, przedsięwzięci wyjścia. Lecz też to nie śmieje. Stop!
wstecz, 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 proszę mnie nie odpychać. Wstyd i hańba! 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 Ja muszę odjechać, stoi pani na ulicy, wie pani? Tak, na naszej ulicy, na naszej ulicy. Tak. Wstyd i hańba! 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 Pójdziesz do piekła! Pójdziesz do piekła! Patrzcie, tak ucieka ogórek! Tak ucieka ogórek! Tak ucieka ogórek! No widzicie, jak to ładnie wyglądało? Ogórek! W całej okrasie.
No, Daś, ale to było widać. Bagnem moralnym. To było. To prawda. Nie można w ten sposób. To było widać. Dobrze, ale to wyszła ona. A dalej? Wychodzili stąd jacyś ludzie? Proszę? Wychodzili tu stąd jacyś ludzie? Tam teraz stałem, tam nikt okay. Nie wychodzi. Dobra. Dobra. Będzie afera. No, będzie zjebka. Co będzie? Będzie zjebka. Z jakiego powodu? No kurwa, za tą górę kto? To ogórek? Za tą ogórkę będzie zjebka. No. Jutro wszystkie gazety będą miały. Wszystkie gazety. Trzeba tak na dziennikarzy być. Nikt jej nie lubi. Nikt jej nie lubi. Nikt jej nie lubi. Ja jej nie lubię. Ona sama siebie nie lubi. Ale słuchaj, ja cię miałam w tył. No, ja wszędzie byłam, ale też tak mi się wydaje, ja od Gary wezmę kontakty do ciebie, dobrze? Pogadzę sobie na twoje dzisiaj. Aniu, ciebie nie wydaje. Wstyd! 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 Nie można innej pracy sobie znaleźć przyzwoitej, chciwej. Wstyd! Wstyd! To naprawdę jest tak. Wstyd! Wstyd! Ubrany. Niech się pani zastanowi, naprawdę. Bardzo dobra rzecz. No ale on nie może. Dawid już jest. No. Bo ja... No i co tam dalej? A gdzie reszta? Jacku, musimy usiąść nad sprawą Cikowskiego i Wimera. Dlatego, że... Nie kontynuujmy dzisiaj. Mówię, naprawdę trzeba usiąść, bo są dokumenty w danej kulturze na ten temat bardzo dokładnie. Tak, tak. Kto tam wchodzi? No nikogo jest. Nie wiem, no powinni wychodzić sami tu ludzie, tam to jest obsługa studiowska, operatorzy, kto tam jeszcze. No to widać, i ogórkowo ważna rzecz jest. Wstyd! 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 Wstyd, słyszysz? Wstyd! Powróci do ciebie! No czekaj. Czy to prawda, że policja w Katowicach zaprotestowała? Mam wiadomość. Nie są. To ja prawda? Wiecie panowie coś o tym? Nie wiedzą. Dobrze, dowiemy się skąd inną. Może się zacznie, wiesz, może przyzwoita... Przyzwoita część policji w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że już czas odmówić wykonywania rozkazów, które są niezgodne z prawem. To dostali 1,3 miliarda. Telewizja? No, 1,3 miliarda dostała telewizja, a policja podwyżek. Tak, a policja nie ma za co jeść. Ja wiem, no tak. Takich jełopów. Wiecie ile ta baba zarabia, ta która wyszła, blondynka? Tyle co wy wszyscy razem, przez rok. Ona to zostaje w miesiąc. Wstyd! 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 No popukaj się jeszcze raz w głowę, popukaj się. No popukaj się. No stuki się. Wstyd!
to wróci do ciebie. Wspomnisz moje słowa. Jakiś redaktor jakiś, ale taki wiesz, drugiego rzędu. Tu już nie ma w ogóle żadnych ludzi dawnych z telewizji, słuchaj, wszystko to są, wiesz, gdzieś tam pościągali się jakieś, wiesz, tak. I to wiesz, i młodsi, i starsi, no zero, wiesz, zero, co ty... Także to jest... wstyd. No wiesz, 1,3 mln to może sobie za drugie. Prawda? Nie no, oni będą dawali, no przecież ona ma, wiesz, kontrakt, gdzie za to... Normalnym pracownikom mieszkania wynajmie. No tak, no bo przecież mają pracowników ze środków. Mają pracowników pościągowych ze środków, tych, którzy by się nigdy w życiu już nie wykazali, a teraz mają szansę. No, tak jak w całym kraju. To też nie będzie tolerancja. Dobre. Dobre. Okej. Nie, na co? Są tam jeszcze? Okej, zamykamy. Zamykamy nasz teatrzyk, panowie. Zamykamy nasz teatrzyk. Koniec wstydu, można iść do domu.